Hej siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku, w którym chcę wam zaprezentować magazyn na wełnę. Magazyn jest bardzo, bardzo pożyteczny, jeżeli chodzi o magazynowanie wełny, bo jak wiecie tutaj na tym triggerze mieści nam się tylko 4 palety, więc to nie jest jakoś dużo i jak mamy na przykład duże pasisko dla owiec, to nie jest problem, żeby te 4 palety wyprodukować. I co chwilę musimy sobie to gdzieś składować, wyładować, a nie możemy też zawsze sprzedawać. Czasami chce ktoś na przykład większą ilość uzbierać i taki magazyn jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Po pierwsze, nie jest on jakoś bardzo drogi, bo kosztuje tylko 15 tysięcy i jest w stanie pomieścić 110 palet, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj mamy taką tablicę kontrolną, jak chcecie, możecie sobie zobaczyć, ile mam już palet. 20 palet wełny mam w środku, więc no nie jest to jakoś mało, nie jest to też dużo, ale co chcę wam pokazać jeszcze to, jak tą wełnę możemy sobie tam władować. No ja tutaj nie mam niestety wideł do palet, ale pokażę wam to w bardziej taki prosty sposób. Przepchnę sobie po prostu tą paletę na ten trigger. O, i jak widzicie, jak paleta jest na triggerze, to automatycznie ląduje tam, a tutaj mamy pokazane tak jakby puste skrzynie, więc no też dosyć ciekawe. I teraz kwestia wyładunku. Działa to na takiej samej zasadzie chyba jak w Global Company. Modyfikacja, które są tam bliźniacze do Global Company i współpracują właśnie na tym poziomie. Palet mam 12. To czy tutaj pisze, ile mam palet? Pisze 21. A tu mam 13 teraz, bo jedną załadowałem. Więc gdzieś tam 21 palet, pojemność 110, no dobra. Ale wyładunek, oczywiście tutaj wybieramy sobie, ile chcemy tych palet wyładować. Klikamy potwierdź. I mamy wyładowane palety tutaj z wełną. Jeszcze pewnie przydałaby się po prostu paleta. I z tego co widzę, to są wyładowane chyba od najmłodszej, czyli tą ostatnią, którą włożyłem. Ona jest wyładowana jako pierwsza. Oczywiście, jak chcecie, to później możecie to władować z powrotem. Wiata może nie jest jakoś dosyć skomplikowana. Odcinek też miał być krótki i na temat. Jeżeli wam się podobał, to wy pamiętajcie zostawić łapę w górę, subskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek. Na kanale będzie pojawiało się coraz więcej ciekawych modyfikacji. Pozdrawiam, do usłyszenia, hej!